Tak mam zwyczaj, żeby pierwsza część była taka bardziej ogólna na dany temat, w tym przypadku Biblia, a tożsamość chrześcijanina, a w drugiej i w trzeciej no, popracować więcej na samych konkretnych tekstach, które gdzieś w ten wątek się wpisują. Za chwilę tak krótko rozważymy 2 Tymoteusza 3,16 i przejdziemy do przypowieści z Ewangelii Łukasza. Ale ten fragment z Księgi Przysłów, przez to już nie chciałem go przed przerwą, bo już dosyć długi czas był, a uważam, że to jest bardzo ważny tekst, Księga Przysłów, 2 rozdział od 1 do 6, który no, tak ilustruje potrzebę pewnego zaangażowania w to dociekanie Bożego Słowa. I myślę, co do zasady, ona jest aktualna do dnia dzisiejszego. Jeżeli posłuchasz, mój synu, moich słów, czyli jest jakiś pierwszy krok, no trzeba być w zasięgu tego słowa, posłuchać. Ale to jeszcze mało. Zachowasz przy sobie przykazania. Zachowasz przy sobie przykazania, czyli to jest zaręby. Dobrze. Przejdziemy do tego. Ci lepiej brzmi. Jest takie przyzwyczajenie do pewnego. Jeśli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość, zwracając serce, czyli jest ucho, serce do rozumu, przywołasz rozsądek. Donośnie wezwiesz roztropność. Chcę pokazać, jak jest człowiek zaangażowany przy dociekaniu Bożych słów i do czego to prowadzi. Że to nie jest tak, że przeczytam, zamknąłem i zapomniałem. Nie? To tak się uczą przed egzaminami, tak? 3 razy Z. Gdy się takie zasady przynosiłoby na Biblię, no to jest totalne nieporozumienie. Więc jeśli szukać będziesz jak srebra, poszukiwać jak skarbów, powiem, że ta metafora poszukiwacza skarbów bardzo do mnie przemawia. Bo mówiliśmy o tym, żeby sobie wyobrażać pewne rzeczy. O tym sobie wyobrazić poszukiwacza skarbów. Jaki to jest wysiłek, jaki trud, jaka wędrówka, jakie kopanie, jakie wyrzeczenia, żeby ten skarb wreszcie tam dokopać. To jest naprawdę potężna harówka. I ja się nie boję słowa harowanie w kontekście dociekania Bożego Słowa. Dla mnie to nie jest wcale w negatywnym sensie, bo rzeczywiście jak człowiek się natrudzi przy Bożym Słowie, to Boże błogosławieństwo, jakie z tego trudu wynika, jest tak cudowne, a mogłoby nie być takie, kiedy sobie tego trudu nie zadasz. Pan Jezus tą maksymę ujął tak, też chyba w różnych kontekstach jest pisane, ale jaką miarą odmierzycie, taką wam odmierzą. Jeśli ty będziesz chciał po płyciźnie sobie, no to tyle będziesz miał. A jak wysilisz się więcej, no to dostaniesz więcej. To jest taka prosta zasada. A teraz skutek jest ważny. 5 werset. Wtedy zrozumiesz, czyli robisz słuchając, nastawiając ucha, rozsądek wzywając, roztropność wzywając, szukając jak skarbów, wtedy. Rozumiemy, jaka jest przyczyna i jaki jest skutek. Wtedy coś się wydarzy. Zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Uzyskasz poznanie Boga. I 6. Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych. Jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie. Także... A 2:3 jest, że w nim, gdzie mamy... ukryte skarby poznania. Dokładnie. Jak się szuka wszystkiego, co w Biblii jest o Chrystusie, to co jest tak, jak rzeczywiście podróż poszukiwacza skarbów po Bożym Słowie. Chciałbym, żebyśmy przeszli do
drugiego Tymoteusza. Cytujemy zazwyczaj 3,16 i 17. Powiem wam, że dla mnie, mając świadomość, że chcę ten tekst także wykorzystać podczas dzisiejszego spotkania, był dla mnie zachętą, żeby cały list drugi do Tymoteusza przeanalizować. I no nie będę o tym dzisiaj mówił, ale powiem, że ten fragment wpisuje się jeden z ważnych akcentów tej księgi. Nas to wcale nie dziwi, że ten fragment się wpisuje w akcent. Jest chyba jeden z najczęściej cytowanych tekstów Nowego Testamentu, tak mi się wydaje. Ale no właśnie, ja tu mam troszkę inny przykład też, zupełnie świadomie. Jest taki trochę, no bo jak brzmi w Biblii Warszawskiej? Proszę przeczytać. 2 Tymoteusza 3,16. No dobrze, zatrzymajmy się na tym, nie? Ten tekst mówi, że całe pismo jest natchnione przez Boga. Ale pytanie, jak to pismo? No pismo to może być dzieła heretyków różnych. Pisma to jest gazeta. Pisma to jest jakakolwiek literatura. Całe pismo, no, całe pismo, czyli cokolwiek jest napisane, no tak można by dziś mniej więcej się w tym fragmencie zastanowić, czy no, no już czujemy, że to nie chodzi bardziej greka ma tak, zobaczcie jak ma greka. Nie jest to tak gramatycznie do końca poprawnie po naszemu, bo każde pismo natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki. Tak jakby czegoś brakuje, nie? W tym tekście. Ale idąc z tym tokiem myślenia, pożyteczne nie jest każde pismo, tylko pożyteczne jest pismo natchnione. U wujka właśnie tak to jest. No przeczytaj. Wszelkie pismo od Boga natchnione, pożyteczne jest do nauczania, do przekonania. Taka jest idea. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest pożyteczne. Nie wszelkie pismo jest natchnione. Pismo od Boga natchnione jest pożyteczne. Nie, tego jest nie ma, w ogóle nie ma w Grece tego jest. To jest dodatek tłumacza. Ale jeśli mam go już dodać, to każde pismo natchnione jest pożyteczne. Taki jest sens. Że nie, ale zaraz zobaczymy w kontekście, to przekonamy się, że chodzi o takie pismo, a nie jakiekolwiek pismo. Nie? Ale tutaj pokazuje, że przed tym przeczytaliśmy z Księgi Przysłów, że potrzebny jest trud włożony w Boże Słowo, a tu jest pokazane, jaki efekt przynosi. Poprawia, wychowuje. Człowiek Boży był gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Czyli Słowo Boże nas przygotowuje do określonego dzieła, do którego jesteśmy powołani. Więc jak najbardziej zajmowanie się nim jest oznaką mądrości i w zasadzie takim naturalnym elementem Bożego dziecka, które pielgrzymuje do domu Ojca, to ma przy sobie ten chleb powszedni, który analizuje, docieka, którym się karmi, przez który Bóg do nas dociera. Ale zobaczmy, jak ten tekst wygląda w najbliższym kontekście, bo są słowa przed nim i do Tymoteusza pisze, ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc skąd się tego nauczyłeś. To już pokazuje, że ta nauka to nie jest jakakolwiek nauka. To pismo to nie jest jakiekolwiek pismo. Ponieważ od maleńkości znasz Pisma Święte. Więc tutaj mówi o Pismach Świętych. Więc jak w 16 mówi każde pismo natchnione, to ma na myśli tylko o tych świętych mówi, a nie o każdym piśmie, cokolwiek przyszło człowiekowi napisać. I mówi, mogą ci obdarzyć mądrością dla zbawienia, mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Tutaj Księga Przysłów mówiła, i to chociaż nieco inne słowa, ale co do sensu jakiegoś takiego ogólnego kierunku, myślę, że to samo. Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Bo bojaźń Boża, poznanie Boga,
prowadzi do rzeczywistego życia. A rzeczywiste życie jest w Chrystusie. Dotyka zbawienia. Także to są te treści, mówię, fundamentalne, które są w Bożym Słowie. Ale zobaczmy, jaki jest następny fragment. I ponieważ to jest już czwarty rozdział, to tak się, jakby się urywa się i tak się myśli, że tam jest inna myśl. A okazuje się, że ona jest powiązana. Bo Paweł pisze, zobowiązuję cię zatem, skoro znasz pisma, one wszelkie są od Boga natchnione i pożyteczne, zatem coś ty musisz zrobić, nie? Zobowiązuję cię zatem w obliczu Boga i Chrystusa. Tego tekstu czwartego rozdziału nie da się czytać bez tego, co było wcześniej. Który będzie sądził żywych i umarłych na jego objawienie się w czasie przyjścia i na jego królestwo. Głoś słowo. Bądź gotów w porę i nie w porę. Popraw, upominaj, zachęć z wszelką cierpliwością i pouczeniem. To jest ta rola, jeśli ty się nim nakarmiłeś, masz w nim trwać i właśnie głosić. Odważnie, bo tutaj takie wykrzykniki zaraz się proszą, niektóre przekłady oddają jeszcze bardziej. Kardź, grom, tam gdzieś pisze w taki gdzieś niektórych przykładach. Nie? W każdym razie są to, że to słowo rzeczywiście, jak ten miecz obosieczny ma przenikać, bo lepiej, żeby zabolało od Bożego Słowa, niż miałoby zaboleć w dniu sądu. To jest ciekawe, że tam ty powiedziałeś, że jest te zachęcać, nie? Te karci zachęca jest takie... Niby sprzeczne, ale ono jest... Cel wspólny. Cel wspólny, o! Cel wspólny to chyba najlepiej ujmuje. Tylko, że inne słowo. Tak. Nie, bo czasami jest potrzeba... A myślę, że skarcenie też bywa zachętą. Jak człowiek jest za nie skarcony, to jest zachęcony do odwrotu od tego, w czym jest skarcony. Nie? Także to, mimo że wydaje się, że jedno jest takie bardziej ciepłe, a drugie takie bardziej gromkie, to jednak gdzieś ten cel jest wspólny do tej poprawy ogólnie, do tej poprawy. No w każdym razie dla mnie to było bardzo ważne, żeby zrozumieć, że ono jest natchnione nie tak tylko dlatego, że jest natchnione i już, ale z tego wypływa nauka, żeby tym słowem się posługiwać. A Tymoteusz to był chrześcijanin, który był obdarowany bardzo i który miał pewną ważną misję do spełnienia w kościele ówczesnym, więc dlatego takim słowem tak miał się posługiwać i przez to Paweł go do tego jeszcze raz wezwał, już na koniec, bo pamiętamy, że... Tak. O, ten tekst właśnie ma w pierwszym rozdziale swoje paralele. Dobrze, tu miała być przerwa, bo do tego momentu chciałem być przed przerwą, ale trochę mi się to rozjechało, więc przejdziemy do fragmentu z Ewangelii Łukasza. Otwórzmy swoje Biblię i w zasadzie już do przerwy chciałbym, żebyśmy przy tym tekście pozostali. Ponieważ on jest w kontekście naszych rozważań o Bożym Słowie. Łukasza, 8 rozdział, od 4 do 21. No, w tym fragmencie posłużę się materiałem z kursu Marka Kaczmarczyka o Ewangelii Łukasza. Miał 2 semestry, w którym omawiał całą Ewangelię Łukasza. I samą kompozycję zaczerpnąłem od niego, aczkolwiek nie bezrefleksyjnie, ale akurat to, tak jak Marek to zobaczył, widzę podobnie, choć musiałem jeden moment nieco u siebie skorygować. Ale przesłanie wydaje się, zacznijmy od początku. Pokażę to też w tych blokach tekstu, paralelnych ze sobą, żeby zobaczyć, jak Łukasz, ewangelista z Bożego natchnienia, ten tekst ułożył. Nie? Bo nauczania Pana Jezusa było tyle, Pan Jezus powiedział, że ksiąg by zabrakło, żeby go spisać. Więc każdy ewangelista z Bożego natchnienia wybrał jakąś partię tego nauczania i ubrał je w określony sposób, w określonym celu. Nie? I tak na to chcielibyśmy patrzeć. Więc Łukasz ten fragment no, tak ułożył. Zaczęło się od tego, że zeszło się wiele ludzi.
tutaj zwracajmy uwagę na to w danym momencie, co to są za tłumy ludzi, że są tłumy, czyli jest ktoś daleko od Jezusa i ktoś będzie blisko Jezusa za moment. I to jest takie rozgraniczenie będzie. Więc przychodziły tłumy z różnych miast, więc powiedział w przypowieści. Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło przy drodze i zostało podeptane. A ptaki niebieskie wydziobały je. Inne padło na skałę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne zaś padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. A jeszcze inne padło na dobrą ziemię, a gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To powiedziawszy, zawołał. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. No zastanówmy się przez chwilę. O czym jest ta przypowieść? Na razie nie wnikajmy, co znaczy, tylko co widzę. Co widzimy w tej przypowieści? Przede wszystkim jakaś postać jest, tak? Siewca. No i ze swej natury, co robi siewca? Rozsiewa ziarno. No i te ziarna tak jakoś różnie lecą sobie na tą glebę. Różnie padają. Co się stało z pierwszym? Na drogę zostało podeptane. Pytanie, czy jakakolwiek akcja kiełkowania w nim się rozpoczęła? No niestety, zostało wydziobane. Zanim jakiekolwiek funkcje tam wewnątrz tego ziarna mogłyby się rozpocząć, nic. Myślę, że to tak trochę pasuje do naszego powiedzenia grochem o ścianę. Ziarno rzucone i żadnego efektu, nic, kompletnie nic. Spłynęło jak po kaczce, też mówimy tak w naszym języku. Co się stało z drugim? Wzeszło i uschło. Taki momencik zaistniało to życie, które z tego ziarna wypłynęło. Zaistniało to życie i się skończyło. Zaistniało i się skończyło. Co było w trzecim? Które było dłużej trwało? To na skalę, czy to tutaj? Tutaj, nie? Tam wzeszło i uschło, a tutaj wzrastało, obok niego coś też rosło, wzrosły sobie, nie? I dopiero w jakimś czasie zostało zagłuszone. Czyli zobaczcie, jaka jest akcja z tym ziarnem. Jedno w ogóle nie doszło do wykiełkowania, drugie wykiełkowało i zaraz uschło. Na razie zobaczymy, głębiej zwrócimy nieco dalej, na razie zobaczcie, co tam jest. Trzecie, wzrosło, rosło jakiś czas, wcale nie mały, bo od tego, żeby chwasty zagłuszyły, no to musiało upłynąć no, nawet parę miesięcy, tak patrząc z takiej typowej wegetacji roślinnej, a w końcu ciernie i chwasty były tak obfite, a tamto takie malutkie, że po prostu zagłuszyło. I dopiero czwarty, co się stało z czwartym? No tak. No i teraz Jezus mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. I gdybyśmy poprzestali w tym miejscu, co byśmy zrozumieli z tej przypowieści? Wszystko uzależnione od ziemi, od gruntu. O. I ja myślę, że każdy, kto słuchał Pana Jezusa wtedy, dokładnie wiedział, o czym mówi. Bo oni to na pewno widzieli w autopsji w swoim życiu. Ale czy z tego wynika zrozumienie, o co chodziło Panu Jezusowi? No, pozostanie w tym miejscu nie daje zrozumienia. No, dlatego on wzywa, wołał, zawołał, zobaczcie. Kto ma uszy, niechaj słucha. Czyli coś trzeba zrobić z tym, co teraz przed chwilą było powiedziane. Ale zaraz zobaczymy, co się wydarzyło dalej. Ale ja bym chciał wrócić do końca tego fragmentu. To jest od 18 do 21, bo wygląda, że one są co nieco w paraleli.
Wobec, przy tym tłumie pojawia się ktoś istotny. Bo tam mamy, zeszło się mnóstwo ludzi. Tak zaczyna się czwarty werset. A dziewiętnasty mówi, to wszystko wyświetlam, także jakby ktoś chciał patrzeć, to widać. Nie? W dziewiętnastym jest, że przyszli do niego bracia, ale nie mogli podejść z powodu tłumu, no bo był ten tłum, o tym czytaliśmy czwartym, i do tego tłumu zbliżała się matka i bracia. I dano mu znać, czyli domyślam się, jak mógłbym dany znać. Wyobraźmy sobie tłum, który ma szerokość, ja wiem, 200 metrów, 300, nie wiem, bo to mogło być dosyć duży tłum, nie? I tam 300 metrów od Jezusa, bo Jezus jest w centrum, jest matka i bracia. To, tam pukają kogoś w plecy. Powiedz mu, że myśmy przyszli, nie? Ten następnemu i w końcu doszło. Panie, twoja matka i bracia są tam. Nie? I teraz, co Pan Jezus odpowiada? Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa i je wypełniają. Tam na koniec powiedział, zawołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Tutaj powiedział, że taki, kto zrozumie to wezwanie o słuchaniu, to jest moją matką, moim bratem. Czyli przez słuchanie słowa i wykonywanie tego słowa jesteś najbliższy Panu Jezusowi. Ta historia, że oni podeszli, Pan Jezus wykorzystał, żeby tą maksymę... Tak, nie sądzę, żeby tak bardzo ich zlekceważył w tym momencie tych swoich najbliższych, bo no nie było takie grzeczne, można powiedzieć. Nie? Przychodzi matka i bracia, a on mówi, moim braćmi są ci. Tak jakby się na nich tak wypiął trochę, nie? Tak nielegancko trochę to mogło zabrzmieć. Natomiast my słuchamy głębi nauki, jaka z tego wynika. Nie więzy krwi są najważniejsze. Wy macie słowa słuchać i je wykonywać, bo wtedy będziesz moim bratem, będziesz moją matką. To jest istotne, to jest ważne. No, czyli takie coś wybrzmiewa na koniec, no to myślę, że to, co się dzieje w środku, musi mieć znaczenie. Pytali go jego uczniowie. Tłumy przyszło, aby słuchać, wzywał, no kto ma uszy, niech słucha. No i uczniowie w swojej bezradności... Panie, o co ci chodzi w tej przypowieści? I powiem wam, że to jest przepiękne. Czytasz? Cokolwiek czytasz. Nie rozumiesz? Panie, o co chodzi? Panie, pomóż mi. O co chodzi? Ja nie widzę lepszego kierunku. Tutaj akurat się tak składa, że za chwilę mamy odpowiedź. Myślę, że nie zawsze tak jest, że gdzieś bardzo blisko znajdziemy odpowiedź i wyjaśnienie, ale znajdziemy, bo zbliżamy się do tego, który jest w stanie, bo mamy pragnienie poznania, by tego słowa słuchać i je wprowadzać w życie. A temu pragnieniu, to pragnienie zostaje zaspokojone przez Boże błogosławieństwo, Boże działanie. Ale teraz co dalej mówi? On powiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa. Innym opowiada się w przypowieściach. Aby patrząc nie widzieli i słysząc nie rozumieli. Czyli jest coś w Bożej nauce takiego nieczytelnego powierzchownie, głębszego i do zrozumienia właśnie do czego potrzeba, komuś jest dane poznać. A dane przez tą bliskość z Panem jest dane poznać i przenieść to w praktykę. W paraleli jest taki tekst, też mówi, wam dano tajemnicę Królestwa. Bo nie ma nic tajemnego, co nie miało być ujawnione, ani nic ukrytego, o czym by nie się nie dowiedziano, co by nie wyszło na jaw. I tutaj puenta z tego fragmentu. Uważajcie więc, jak słuchacie. Kto mnie ma, kto bowiem ma, temu będzie dodane. A kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet to, co sądzi, że ma. I w środku jest wyjaśnienie tej przypowieści w wersetach od 11 do 16, którym Pan Jezus wytłumaczył, co miał na myśli, jaka głębia jest za tą ilustracją rolniczą. Jaka głębia za tą ilustracją rolniczą. A takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże.
Aha, czyli siał ziarno. A, to Słowo Boże. A dzisiaj temat naszego całego spotkania to jest tożsamość chrześcijanina, a Boże Słowo. Słowo Boże, a tożsamość ucznia Chrystusa, ściśle biorąc, bo używamy tutaj tego raczej określenia. Więc skoro ziarne słowo, no to dotyka to tematu, który dzisiaj rozważamy. Tymi przy drodze są ci, którzy słuchają, potem przychodzi diabeł, zabiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. A tymi na skale są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo. Nie mają jednak korzenia, wierzą do czasu, a chwili pokusy odstępują. To zaś, które padło między ciernie, to są ci, którzy słuchają słowa, ale odchodzą i przez troski bogactwa i rozkosze życia zostają zagłuszeni i nie wydają owocu. Lecz to, które padło na dobrą ziemię, to są ci, którzy szczerym, dobrym sercem usłyszeli słowo i zachowują je. I wydają owoc w cierpliwości, czy wytrwałości, jak to też można oddać. Nikt, zapaliwszy świecę, nie nakrywa jej naczyniem i nie stawia pod łóżkiem, ale na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Światło Bożego Słowa. Tak wygląda ten fragment w tej całej kompozycji. I jeszcze raz chciałbym, żebyśmy przeszli przez fragmenty, szczególnie tę środkową część rozważymy szczegółowiej. Ale wygląda to mniej więcej tak. Początek i koniec tego fragmentu od 4 do 8 jest taki. No, przyszedł tłum, no jest podobieństwo. Wyszedł siewca, aby siać, a na koniec mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. Ten zasiew ma sens, kiedy będzie słuchany. No i jest raz, dwa, trzy, cztery rodzaje tych zasiewów. A znaczy, zasiew jest jeden, a cztery rodzaje gleby, na które pada ziarno. I to, żeśmy sobie powiedzieli. Pierwszy przypadek w ogóle nie dochodzi do tego, że kiełkuje. Drugi przypadek, no wzeszło. Jakoś się tam ta kropelka wilgoci gdzieś tam w tej suszy znalazła, że pozwoliło wykiełkować. Ale niestety uschło, bo było, nie miało tej wilgoci tyle, ile trzeba. Czyli tu nic, w pierwszym przypadku nic, w drugim przypadku troszeczkę tego życia było, w trzecim było trochę dłużej tego życia, od to ziarno dało ten efekt, ale zadusiły. No i dopiero te, które padło na dobrą, wydało owoc, plon. Czyli wartość zasiewu mierzy się plonem. Wartość zasiewu mierzy się plonem, no to jest oczywiste. Dobrze, teraz zobaczmy ten fragment główny. 9-10 werset mówi, tak na fioletowo jest ten fragment, że innym podaje się w podobieństwie, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. I to jest przestroga dla każdego, żebyśmy baczyli, jak słuchamy. Nie? Żeby nie być wśród tych, którzy słuchając, patrząc nie widzą, a słuchając nie słyszą. Ale sama istota tego przesłania. To jest ten środek i te cztery rodzaje gleby. I myślę, że w praktyce pokazuje wszelka działalność zasiewania Bożego Słowa może przynieść jeden z tych czterech rezultatów. I myślę, że warto się nad tym zastanowić, jakie postawy stoją za każdą z tych gleb, bo nauczanie Pana Jezusa jest ponadczasowe i uniwersalne. I jest tutaj nauka, w której każdy z nas może się znaleźć. I znaczy, zakładam, że wszyscy, którzy teraz tego słuchamy, odbieramy, bierzmy pod uwagę, że możemy być tymi, którzy nie rozumieją. Bo czasami my tak wchodzimy, a my to już wszystko, nie, kto nie ma, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak będzie należy. Nie? Być może jest tu przesłanie, żeby no, dotarło coś do nas głębszego.
oczekuję, myślę, ja sam osobiście zawsze tak mam, że oczekuję, że Bóg do mnie przemówi nawet w najbardziej znanym tekście, który cytuję na pamięć. Ten należy do takich znanych, cytowanych na pamięć i przemawia, stale przemawia, stale wciąż przemawia. Dobrze, zobaczmy ten pierwszy fragment, który mówi o tych, którzy są na drodze. A może jeszcze zanim, zwróćmy uwagę na jeden wspólny element we wszystkich czterech rodzajach gleby. Wspólny element, jest coś wspólnego w każdym jednym przypadku. Popatrzmy przez chwilę i zastanówmy się, co jest takim elementem, który powtarza się w każdym przypadku. No, ziarno tak, ale gdybyśmy już odeszli od tego sensu metaforycznego, ale od tego, jak to już jest zastosowane. Proszę? Okej. Okay. Jeszcze. No posłuchaj, nie chcę tak szybko powtarzać, bo to myślę, że będzie ciekawsze. Co robią z tym słowem ci, którzy byli na drodze? W pierwszej linijce. Co zrobili? Wysłuchali. A co zrobili ci, którzy byli w drugiej glebie, też w 13 wersecie pierwszej linijce? Usłyszeli. A co zrobili ci w trzeci? A w czwartym? Usłyszawszy. Czyli jeden wspólny element jest przez wszystkich. Wszyscy słyszą. Wszyscy słyszą. I na tym się kończy wspólnota tych rzeczy. Bo co się dzieje w pierwszym przypadku? Pada na drogę, ale to w zastosowaniu Pana Jezusa chodzi o kogo? No, diabeł ma dosyć mocne umocowanie w tym człowieku, widać. I powoduje, że to ziarno, i my to mówimy, jednym uchem weszło, drugim wyszło, tak? Tak się mówi gdzieś u nas. Czyli ta blokada wewnątrz, inspirowana przez przeciwnika, była tak poważna, że kompletnie z tym ziarnem się nic nie wydarzyło. A może zostało spłamszone przez ciało? No, diabeł miał swoje metody. Tutaj przychodzi diabeł. Co on zrobił? Myślę, że to cała seria, jakie rzeczy on mógł wykonać w tym człowieku. To myślę, nawet nie chciałbym dzisiaj w to wchodzić. Jest dzieło, które powoduje, że to ziarno po prostu tak jakby się, no grochem o ścianę, mi się wydaje takie bardzo, bardzo trafne analogia do tego, jak to używamy innych języków. Nie? I gdybyśmy pomyśleli w praktyce, jaki procent rozsiewanego słowa kończy się w tym miejscu? No ja bym szedł w tym kierunku. Ja bym szedł w tym kierunku, że trudno o precyzyjność, powiedzmy, o precyzję, ale no proszę Marku. Ale żyjemy też w szczególnych czasach, zwróćcie uwagę. Tamte czasy były troszeczkę inne. Ci ludzie byli bardziej jakby przygotowani do przyjmowania słowa z tego powodu, że byli wychowywani w biblijnej kulturze. Dzisiejsi ludzie wychowywani są w kulturze wykręconych i przeinaczonych pojęć, które brzmią podobnie jak biblijni, ale oznaczają w ich rozumieniu zupełnie coś innego. Z tego było to 99%. Chociaż myślę, że judaizm tamtego czasu to taki był... Taki był... No nie był całkiem prosty, ale nie był tak pokręcony jak współczesny katolicyzm. No. W każdym razie fakt faktem, że zdecydowana większość reaguje tak, jak jest to pierwsze. Nie? Zdecydowana. I to... Protestantyzm jest bardzo prosty linii. Nie jest. Nie ma też tego ogólnie. Ale nie ma to, że czasy to nie takie aż się zmienne. Rzeczywiście były inne ramy czasowe. Znaczy dzisiaj rzeczywiście jest inaczej. Też się wykryto powiedzieć. No nie, ja patrząc na judaizm tamtego czasu, bo to się jest czas kształtowania Talmudu.
cielesnym właśnie tego wszystkiego. Także to słowo w świadomości ludzi było wykręcone do góry nogami. I ja myślę, że pewna praktyka, którą czynił judaizm tamtych czasów, to później każda religia czyni na swój sposób, na swoją modłę. Ale zastanawiam się właśnie nad przyczyną. Znaczy, diabeł. To jest przyczyna, nie? Natomiast jaki aspektu cielesności on się odzywa w tym takim przeinaczaniu? To jednym mówił Pan Jezus. Pan Jezus najbardziej tępił hipokryzję. Biada wam, uczeni w piśmie, i bo robicie coś na zewnątrz, a wewnątrz to jesteście totalnie, nie? A jakie oni mieli tendencje? Oni mieli tendencje, pierwsze miejsca, respekt, szacunek, pozdrowienia specjalne i tak dalej. Och, czyli stworzyli pewien system, który ich ubóstwia. I wydaje mi się, że może to mieć różne wariacje, to jednak jest to jakiś jeden diabelski kierunek, który powoduje, że wypacza, wykrzywia wszelkie proste Boże Słowo. I niestety jest to bardzo obecne w kręgach chrześcijan doby obecnej. Tak powiem ogólnie, nie wchodząc w detale, bo nie jest to dzisiaj tematem, ale warto się właśnie nad tym zastanowić, że w tym momencie z tym ziarnem coś się dzieje nie tak, ono nie daje żadnego plonu i... No Boże, spróbujmy sobie wyobrazić, co się dzieje jednak, kiedy tacy ludzie z tego pierwszego ziarna siedzą w ławach kościelnych. A może nie siedzą? No siedzą. Tworzą religię. Popatrzcie, ile refleksji, bo to ja rzucam tylko kierunek do przemyśleń nad tym tekstem, nie wchodząc w detale, ale to ma bardzo, ale to bardzo poważne przełożenie na rozumienie fundamentu biblijnego chrystianizmu. Ziarno jest przeznaczone, czyli inaczej, siłę zasiewu mierzy się owocem, plonem. A plon też jest w Biblii w określony sposób pokazany. Myślę, że takim podsumowaniem tego owocu to są owoce Ducha Świętego. No. Nic, co to się nazywa wydanie z Kwintala. Dobrze. Ok, czyli pierwszy przypadek, nic się nie wydarzyło. Diabeł taką barierę stworzył w umyśle i w sercu tego człowieka, że to ziarno się tylko tam prześlizgnęło. Słyszał, ale nic z tego nie wyniknęło. Ale są osoby na opoce czy na skale, którzy z radością przyjmują słowo. Tu znowu mamy w naszym języku takie określenie słomiany zapał. Znamy to, prawda? Słomiany zapał. No i rzeczywiście coś się dzieje. Znamy takie przypadki? Tak, wiesz co, Krzysztofie? Szacunek, bo bardzo często sobie myślimy, że a to nie, ja w życiu. To trzeba naprawdę... No, nie, w każdym razie pierwsza wartość takiego tekstu to jest spojrzenie na siebie. Bo czy myślimy, że osób z takim wspomnianym zapałem to nie ma wśród nas, nie ma w kościołach? Ja pytałem o ławy kościelne dla tych w ogóle, które słowo nic nie zrobiło. I sugeruję, że w ławach kościelnych i tacy też są. I nie, staram się spoglądać szerzej trochę. A myślę, że ten nasz stół i nasze rzędy nie różnią się od tych ław, które są gdzie indziej. Bądźmy uczciwi, że jest to przestroga Pana Jezusa do każdego z nas. Nie oddalajmy tych słów za daleko. Bo to, że one daleko się spełniają, to okej, no to nie mam z tym problemu.
ale one się spełniają bardzo blisko i to jest bolesne. I o tym nie można nie mówić, nie? Ale z drugiej strony to nauczanie jest też po to, żeby dotarło i było wstrząsem jakimś, który no, powinien towarzyszyć czytaniu, dociekaniu Bożego Słowa, jeśli działa w tym Bóg. Bo to ożywianie tego Słowa jest po stronie Boga. Od naszej strony to jest karmienie się tym Słowem. Trud, wysiłek, o czym mówiłem w pierwszej części najwięcej. Dobrze, trzeci przypadek, którzy wzeszli, mieli nawet dosyć dobry start, wcale nie taki króciutki. No a później, co się dzieje później? No, nie, uda, bogactwa, tu pisze, rozkosze życia, nie, to jest ciekawe, atrakcyjne, ważne. No i pytanie, czy takich nie ma w ławach kościelnych? Chciałbym się mylić, ale wydaje mi się, że takich jest najwięcej. To w najbardziej zdrowych z pozoru kościołach. I to jest problem, bo ja muszę powiedzieć, to znów ja. Nie, dobrze Krzysiu, ja rozumiem, że twoja refleksja, że to jestem ja, to jest efekt Bożego Słowa, które rąbie w ciebie i jest motywatorem do zmiany, bo do plonu właśnie. No bo ja uważam, że nie zrozumiem powieści o siewcy, to nie zrozumie Ewangelii. No, jest w tym coś. Oczywiście, nie? Także dlatego tą przypowieść wybrałem na dzisiejsze rozważanie. Boże Słowo, a tożsamość chrześcijanie, żeby uświadomić sobie wielką wagę tego nauczania Pana Jezusa. I teraz wreszcie jest to, o które nam chodzi. I ono zawsze było w mniejszości. Idea resztki w Izraelu, którą znamy, idea reszty, nie tylko jakaś święta resztka, nie? Cały Izrael, totalne odejście od Boga, ale wierna resztka, nie? I ta przypowiedź też jest tak pokazana, że jest ta wierna resztka, ta na czwartym miejscu i proporcjonalnie myślę, że jest ich najmniej. Proszę? Ten 1%. No. I teraz co oni robią? Szczerym i dobrym sercem. Tak, słowo zachowują. W wytrwałości wydają owoc. Nie wydają na pierwszym etapie swojej pielgrzymki owoc, tylko w wytrwałości. Pielgrzymują i owocują, a myślę, że nawet tak owocują. Ale czy to oni wydają owoc, czy to słowo wydaje owoc w nich? No my jesteśmy tylko narzędziem, instrumentem Bożej chwały, przez którą Bóg działa. I chwała Ci, Panie, że takim nędznym instrumentem chcesz się posługiwać. To taka moja refleksja w tym temacie. Zgadzam się. Wszyscy nawołują, żeśmy owoc wydawali. Że my mamy wydawać owoc. Nie, Biblia też tak nawołuje. Wydawajcie owoc, godny upamiętania, ale w podtekście jest to, na co zwracasz uwagę, bo beze mnie, powiedział Pan Jezus, nic nie możecie uczynić. Więc jak mówi, wydawajcie owoc, no to przyłączcie się do tych wszystkich mechanizmów, w których ja jestem, bądźcie ze mną, bądźcie blisko mnie, zachęta do wydawajcie owoc, to bądźcie przy mnie, bądźcie przy moim słowie. A ten owoc, już ja wam pomogę w tym owocu. Już ja coś zrobię, co trzeba. Wy zróbcie, co do was należy. A wtedy no, to jest... Nie wiem, do czego zmierzasz. Akcent jest na mnie, bo ja muszę skoncentrować się, co ja mam zrobić. Ale wierzę, pielgrzymuję i wiem, że bez Bożego dotknięcia nic nie mogę zrobić. Ale to jest zupełnie prosto powiedziane w Piśmie. Jest powiedziane tak, że tak naprawdę wiara jest Pana Jezusa, a nie nasza. Uczynki dobre są przygotowane przez Boga. My się nawet nie umiemy modlić, ani nie wiemy jak.
Wszystko na naszej drodze jest, jest jakby no, z zarządzenia Bożego, a jednak nam przypisywane jest jako zasługa to, że w tym jesteśmy. No tak. I to jest... My mamy tak niewiele do zrobienia. Tak niewiele mamy do zrobienia. Wszystkie talenty, wszystko. Ale... Jak się objawi takie szczere i dobre serce w kontekście słowa? To, o czym dzisiaj od początku mówimy. On będzie pogrążony w lekturze. Ochrzczony w słowie. Zanurzony w słowie. On będzie do niego lgnął, będzie go pragnął. Nie będzie mówił, że nie mam czasu, bo mam dzisiaj charówę, mam to czy tamto. Niezależnie od okoliczności. To nie jest powiedziane dla dobrych okoliczności. Przy dobrym nastroju jeszcze. Nie? No, albo przy złym, no właśnie. Nie, to jest szczere i dobre serce, usłyszawszy, słowo zachowuje i owocuje, nie? I daje plon. To jest jego przesłanie, jego sens. Dużo by jeszcze można o tym mówić, ale dzisiaj musimy już skończyć tą przypowieść w tym miejscu i jeszcze raz ta końcówka, w którym matką moją i braćmi moją są ci, słuchają i je wypełniają. To jest naprawdę niezwykły zaszczyt, którym Pan Jezus mówi, że jesteś mi najbliższy, kiedy trwasz w Słowie, słuchasz tego Słowa i je wypełniasz, bo wtedy jesteś przy mnie i wtedy to wszystko ma sens. A jeśli tego nie robisz, robisz sobie barierę do mnie. Ja tam, jak mówiłem, tłum jest daleko, a ci byli blisko, ci blisko pytali. Wyłóż nam to, pomóż mi zrozumieć. I to jest kierunek dla tego szczerego serca. Nie rozumiem, Panie, pomóż mi. Nie rozumiem bestii z Apokalipsy, Panie, pomóż mi. Nie rozumiem tego, Panie, pomóż mi. I to pragnienie bywa błogosławione przez spełnienie. Często trzeba zrozumieć swoje życie, żeby zrozumieć bestię z Apokalipsy. Dokładnie. Wszystko, co w Słowie powiedziałem, też to zakończę ten fragment. Każdy fragment Bożego Słowa jest nam potrzebny, przez który Bóg chce do nas przemówić w określony sposób. Każdy skrawek Bożego Słowa. Przerwa 10 minut. Po przerwie zajmiemy się trochę psalmem 119.